witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy na moim serwerze, czyli na mymc.pl. Ogólnie nagrywam ten odcinek praktycznie o północy i na serwerze jest dość mało osób, w sensie no 90, więc w sumie co ja gadam, to jest mega duża liczba osób jak na box PvP, więc wbijajcie na mój serwer na mymc.pl. No i odbierajcie sobie darmową rangę pod tutaj komendą kod zombie, zaraz wam pokażę. Generalnie kto chce wygrać w tym odcinku rangę MVP, to losuje tagową rangę co 50 lajków, więc zostawię tutaj suba, lajka oraz napisz w komentarzu swój nick, z jakim grasz na moim serwerze, czyli na MyMC, no i wbijaj na jakikolwiek nasz tryb i będzie po prostu super. No i napisz też w komentarzu, na jaki tryb chcesz rangę. A w dzisiejszym odcinku postanowiłem, że w tym odcinku powtórzę sobie swój poprzedni odcinek, który nagrywałem w podobnym stylu, a mianowicie będę biegał sobie po spawnie, mam nick słodkimaciek.pl i pytał ludzi, czy mi coś dadzą. Osoby, które mi coś dadzą, dostaną ode mnie mały prezent z mojego głównego konta, jakiś tam kluczyk czy coś, no i zobaczymy, czy są gracze, którzy pomogą biednemu Aleksikowi na spawnie. Także co, wbijamy sobie na box PvP, odbieramy darmową rangę, no i zobaczymy, czy ktoś coś mi da. Dobra, ja już tutaj jestem elegancko na boksie, jak widzicie, dostaje się takie oto piękne itemy na sam start, czyli jest to po prostu gówno, że tak powiem. To jest nam totalnie niepotrzebne, bo wy dzięki kod zombie, wpisujecie sobie kod zombie, no i macie darmowego zwipa na sam start, więc no jest giga wielki pokrzam, także wbijajcie, bo jest reset kodów i każdy, ktoś odebrał kod, może teraz odebrać na nowo kod sobie na zwipa, czyli wpisujcie kod zombie i macie na nowo darmowego zwipa. Jak widzicie, mam nick słodki Maciek, więc co, słodki Maciej bierze sobie kidę z VIP-a, odbiera. Mamy takie piękne oto itemki na start, no i nie zaczynacie od zera. Więc co, zobaczymy sobie, czy ktoś nam po prostu coś da. Także idziemy szukać pierwszej osoby, która by mogła nam pomóc z itemkami. Dobra, ja tutaj podszedłem sobie do pierwszego typu, jest to ziomego niku Dawida, który ma elytrę. Napiszemy do niego, hej, dasz coś? Mam nadzieję, że coś da. Jeśli coś da, to zaraz wbijam po prostu na zombiaczka i mu coś daję. Nie, nie ma niku Dawidek, tylko Dawiderek 058. Czy coś da? No halo, panie Dawiderku, dasz pan coś? Dasz coś? Napiszemy, proszę. No musimy być tutaj słodkimi ziomeczkami tutaj serwera, panem słodkim Maćkiem. No daj coś pan, proszę cię, no daj, weźcie podziel, no nie bądź taki, no kurde, Dawiderek, no chłopie, podziel się, proszę. A, ma nas w dupie. Okej, okay, nieważne, pierwsza próba zdobycia czegokolwiek nieudana. To F, giga F. Dobra, ale tutaj znalazłem ziomka, który ulepsza sobie sety na 10 poziomie. Ogólnie jest to osoba, która dostała ode mnie dzisiaj backupa. Zobaczymy, czy zasłużył na tego backupa. Hej, dasz coś? Napiszemy, hej, dasz coś? Jeśli coś da, to oczywiście damy mu prezent. Napiszemy, proszę. Napiszemy tak, wiecie, proszę. Nie, chyba ma nas totalnie w dupie. Naprawdę, kurde, ludzie, dostaniecie klucza. Naprawdę, dostaniecie fajny prezent, ale podzielcie się czymś. Czy on coś da? Proszę cię, daj coś, stary. Znaczy, no, proszę cię, no. Chłopie, zlituj się nad biednym, słodkim maczkiem.pl. Aha! Nieważne, no, nie zasłużył na tego backupa. Nie, wbijam zaraz na zombiaczka i mu clearuję cały ekwipunek. No, co za drań, nie wytrzymam. Dobra, może tutaj się w ekoniku Dawid Kawa nam coś da, przynajmniej Dawid Kawa. Hej, dasz coś? No, kurczę, Felek, nie wiem, czy te osoby są tak bardzo, nie lubią pomagać innym, czy po prostu nic nie mają. No, wydaje mi się, że po prostu nie lubią nikomu pomagać. Okej, okay, kolejny typ ma nas po prostu w dupie, nie wiem. Idę po prostu kogoś poszukać na... O, obrócił się w moją stronę, napisał nie mam. Aha, no dobra, no ten nie ma, chociaż odpisał, także super. No, wiecie co? Poszukam kogoś z MVP-em, może ktoś, kto ma MVP-a, będzie coś miał. Dobra, wszedłem sobie na strefę bezpieczną premium i wywaliło mi internet. Nie, no po prostu fantastycznie, że mi wywaliło internet. Nie, no super, fantastycznie, 10 na 10, no nie wytrzymam. Dobra, znalazłem tutaj ziomka, który kopie na emerald, tak napiszemy, Zuzia, okej. Okay. Hej, dasz coś? Proszę. Dobra, napiszemy, czy Zuzia coś da. Zuzia wygląda nie na zbyt bogatą tutaj osobę, ale może właśnie takie osoby jak Zuzia się czymś podzielą. Mam nadzieję, że tak. Napiszemy, hej, dasz coś i zobaczymy. No nie, Zuzia dał emeraldy, ty. To jest zawsze coś, to jest zawsze dobry. Dobra rzecz na start, nie, dobra. Wbijam na zombiaczka, idę znać duży prezent, ja akurat jestem na lifestylu. Wpisuję lobby, no i idę na boksa, dobra, dołączamy sobie na boksa, idziemy dać Zuzi prezent, tak o, normalnie. Po prostu, zasłużyła Zuzia. Dobra, już tutaj jestem obok Zuzi, wychodzę sobie z Vanisha. Wpisuję GM1. No i siema Zuzia, a wszedłem na Vanisha. Siema Zuzia, witam cię serdecznie. Pani Zuzio, napiszemy. Dzień dobry, pani Zuzio, jest pani? Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Serdecznie, trzy kluczyki dla pani, nie, nawet cztery. No kurczę, jeszcze dostałem złoty odłamek, ale... Zuzia, ty chyba przypadkowo to wyrzuciłaś z ekscytacji, bo chciałeś zebrać kluczyki. Proszę cię bardzo. No dobra, cztery kluczyki dla Zuzi za to, że po prostu nam coś dała. No wiecie, dużo nie dała, ale jest to pierwsza osoba, która po prostu cokolwiek dała, także super. Dobra, tu jest ziomek kolejny o niku Marcelo, który się zbugował i napiszemy do niego, hej, dasz coś? Napiszę do niego, hej, dasz coś? Zobaczymy, czy Marcelo się z nami czymś podzieli. No fajnie by było, jakby coś dał, no bo dostanie prezent. Czy będzie miał nas w dupie? No. Proszę, napiszemy tak słodko, proszę. Proszę, czy Marcele, no Marcel, podziel się, no kurde, prezent dostaniesz. Nie dam, aha, aha.
Nie! Nie, naprawdę? Dobra, mam nadzieję, chłopie, że oglądasz ten odcinek, bo chciałem ci dać właśnie 5 kluczy, jakbyś dał coś. No dobra, przepadło ci właśnie 5 kluczy, Marcelo. Ja sobie ciebie zapamiętam, panie Marcelo, zapamiętam sobie pana. Tak, MVP, MVP z Gildii Król, no ładnie, no ładnie, no ja pierdykam. Dobra, znalazłem chyba chłopa, który tak na mnie zshiftował i nie wiem, czy on nie chce czasami wysłać wymiany, ale on chyba nie wie, że jest komenda wymiana, ale tak zshiftował, przystał i patrzy na mnie, no jestem bardzo ciekaw, czy coś tutaj pan Gresio da. Okej, masz DC? Mam DC. Ej, dobra, dobra, chłop mnie na Discorda zaprasza. Ej, to będą giga jajca. Ja pierdzielę, tylko ja nie mam drugiego konta. Ty, on mnie dodaje. O kurczę, Grzesio, hashtag 0596. Jak ja mam nick na Discordzie? Ej, to będą jaja. Jak ja mam warto na... Ja muszę wywalić swój awatar z Discorda, czekajcie. Dobra, ja sobie zmieniłem elegancki awatar. Zapis zmiany, dobra, zamieniłem awatar. Zmiany zapisałem, no i co? Teraz muszę dodać ziomka, Grzesio, hashtag 0596, także co? Dodaj znajomego, Grzesio. Wysłałem mu zaproszenie, no zobaczymy, czy Grzesio nas zaakceptuje. Napiszemy mu, dodałem cię. Ty, zobaczymy, zobaczymy, czy Grzesio nas zaakceptuje. Ale będą ja, jak nas zaakceptuje. Nie no, naprawdę byłoby super, gdyby nas zaakceptował. No, będę naprawdę ucieszony. Dobra, napisałem, czy mnie doda pan Grzesio. I chyba mam. Dobra, Grzesio mnie dodał. No i co? Grzesio do mnie dzwoni. Dzwoni do mnie Grzesio, dobra, odbieramy. Siema, co tam stary? Chciałbyś mi dać jakieś temki? Nie wiem. Ale ty, chciałbyś coś dać, czy byś nie chciał nic dać? Bo ja po... Jeszcze raz? Ja dopiero grę zaczynam, wiesz? I chciałbym jakieś temki dostać od ciebie. Chciałbyś się czymś podzielić? No pokaż kamerkę. Kamerkę? Jaką kamerkę? WGZ. Słucham? WGZ, BC. Grze mam ci pokazać kamerkę, mam ci udostępnić ekran, ale ja nie umiem udostępnić ekranu. Ja mam zasoby komputer, mi wywali ekran. Patrzę na DC. No dobra, patrzę na DC. No i co? Ale mi wywali ekran, mordko. Ja mam za słaby komputer, wiesz? Ja na laptopie gram. A chcesz się czymś podzielić? Proszę. Bo ja nic nie mam, ja dopiero grę zaczynam. Nie wiem. A czemu na Discorda chciałeś, żebym wbił? Mam pogadać, bo ty chcesz killów? Killów? No ja bym chciał killów. Dodaj mi jakiś killów, mi się bardzo przyda killów. Ja mam jakiś killów 3. Mam killów ciastkowy, to bardzo biednie. Okej, nie zbieram. Dobra. A czemu grasz na serwerze tutaj na MyMC? Bo ja pierwszy raz wbiłem. Wiesz, oglądałem kampera dzisiaj, odcinek i właśnie wbiłem. A ty czemu grasz? Nie wiem, moja, no, stronka, twoja lista, moja losowa... Serwer, ten serwer dobry. A rozumiem, po prostu wszedłeś na twojej liście na losowy serwer? No. A i fajnie ci się gra? No. I cały piętrze, bawana całą mam. No to super, jak cię fajnie gra. Elegancko, dobra. Ty, to czekaj, to dasz mi ten killów, bo ja bym sobie poszedł pokopać. Okay. Dobra, to czekam. Jaki masz killów? Ja mam trójkę. Ty mi, na tutaj, spokojnie. Tutaj jestem, za tobą jestem, tutaj. Czekaj, jest co? Wymiana, komenda wymiana. Jaki ten killów 3? Mam 5 jeden, jednak, mam 5. No dobry, szybki. A ty jaki masz? Piątka. Aha, też masz piątkę? No ja mam cały set i jest. Aha, a ty jaki masz cały set? Piątka. A też piątkę, o, dobra, ej, przydadzą mi się te złote odłamki. To ja sobie tego, to dasz mi te złote odłamki? Dobra, o, dziękuję bardzo. Ej, to mega mi się przyda. Kurczę, to będę sobie mógł lepszyć killów, ale super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, stary, no mega, mega, mega. Ja pierdzielę. Ej, Grzesio, mam dla ciebie niespodziankę. Chodź, odwróć się za siebie. Wiesz, bo nagrywam odcinek, czy gracze z mojego serwera pomogą mi w tutaj początku rozgrywki, wiesz? I jesteś bardzo miłym graczem i dam ci na sam start gry MVP-a, okej? Okay? Żebyś mógł sobie po prostu grać. Masz najlepszą rangę ci dam na naszym serwerze. Zobacz, już masz MVP-a, bo mi po prostu pomogłeś, Grzesio. Bardzo ci dziękuję. To bardzo miłe z twojej strony, że jesteś taki miły. Cieszysz się? Tak. Dobra, to ja idę dalej, to ty sobie graj, możesz sobie odebrać kit MVP-a jak coś, nie? Masz najlepszy kit w tym momencie do odbioru, okej? Okay? Możesz sobie grać. To ja idę, Grzesio, dalej, nie? Nagrywać odcinek, a ty się trzymaj. Pero. Dobra, siema, trzymaj się. Dobra, powiem wam widzowie, że chyba chłop był w takim szoku, bo go po prostu zamurowało. Jego naprawdę zamurowało, jak ja się tutaj pojawiłem na zombiaczku. Mam takie po prostu wrażenie, jakby gościa, no, momentalnie zamurowało. No wiecie, on mi tutaj wiele nie dał tych itemów. Podał mi tak naprawdę 37 złotych odłamków. No ale kurczę, no powiedzmy sobie szczerze, on też nie miał nic do
dobrego, czyli taki temek, dzięki temu, co mi dał, to zobaczcie, sobie mogę zrobić tutaj krasnala, tak? O, no patrzcie, cyk, cały set krasnala mogę zrobić sobie, od razu ulepszę. Mieczyk, pyk, no i nawet sobie zrobię Grincha chyba mieczyk. Nie mieczyk, tylko seta sobie trochę zrobię Grincha. No, klaty Grincha, no i już mam trochę lepiej, także no super, Gresiu mi tutaj pomógł, słodkiemu Maćkowi.pl, także bardzo się cieszę, super. Dobra, mam tutaj kolejnego ziomka, który wygląda na giga bogatego, napiszemy hej, das coś, proszę. Jest to ziomego niku WoodBlackMC, ale nie wiem, gdzie on poleciał. Tutaj poleciał, pokażę. Nie. Nie, naprawdę? Chamskie nie? Okej, okay, dobrze, dobrze. A chciałem ci dać klucza. Napiszemy mu zombiaczek. Tak o, tak mu napiszemy, tak mu napiszemy. A jak? Niech wie, co stracił przed odcinkiem. Zobaczymy, jak zareaguje na to. Napisał XDDDDDD. No to stary, zobaczysz w odcinku swoje XDDDDDD. No proszę bardzo. Dobra, mamy tutaj ziomka niku Elka Boci. Napiszemy hej, dasz coś? Zobaczymy, czy ziomek nam coś da. Mam nadzieję, że tak. Gdzie on pobiegł? Gdzie jest ten Elka Bocie? Nie wiem. Gdzieś pobiegł ten Elka Bocie. O, Elka Boci napisał okej, okay, chodź spawn. No i to mi się podoba. M Elka Bocie, jestem. Ej, napiszemy mu jestem. Zobaczymy, czy pan Elka Bocie faktycznie mi coś da. Tylko nie wiem, próbuję go gdzieś znaleźć. Nie wiem, muszę go zlokalizować. Nie wiem, tu mi jakiś ziomek wysyła wymianę, ale widzę, że to ziomek od tego Black MC. Tutaj jest typek o niku Elka Bocie. Zobaczymy, czy mi coś da. Nie chcę nic do tego pieska WTF, bo to jest ten ziomek od typa Black MC z jego klanu, więc nie, nie chcę nic od niego, bo mu pewnie kolega powiedział, że ja to zombiaczek, więc no, jestem tutaj Elka Bocie. Panie, dasz mi pan coś? Nie wiem, ten Elka Bocie gdzieś tutaj pobiegł. No i co? Czy on mi wyśle wymianę, czy co? Daje mi sety normalnie. Tak o, dobra, ej, da mi super itemy. Aha, i ten typ mi chciał zajumać, ale złodziej perfidny. Nie, no, Elka Bocie, stary, bardzo dziękuję za itemy. Ja sobie już tutaj idę na bardzo serdecznie, panie Elka Bocie. Witam serdecznie, panie Elka Bocie. Wymiana El Bocie, dostaję stary kluczyka, nie? Normalnie, stary, dostajesz kluczyki. Daj pan wymianę za to, że pomogłeś od razu automatycznie. No i super, zaraz zobaczę, co tam dokładnie dostałem, bo w sumie nie wiem. Dobra, nie wiem, Elka Bocie mi tutaj wymiany nie daje. Mega szkoda, więc ja mu po prostu dam tutaj 7 kluczyków. Tak ona, jolo, wymiana. Elka Bocie, cyk Elka Bocie. No nie, on nie chce dać wymiany, halo. Dobra, wrzucę mu ten ekwipunku, bo chłop chyba nie ogarnia. Masz, gościu, 7 kluczyków do myboxa. Proszę cię bardzo, Elka Bocie, bo widzę, że tutaj nie patrzysz. A ja idę zobaczyć, co dostałem. Napiszę mu Elka Bocie, masz klucze w eku. Dobra, napiszę mu masz klucze w eku. Mam nadzieję, że się cieszy. Chyba się cieszy, nie wiem, nie odpisuje nic. Aha, ja mam NSG toggle włączone. Odbieranie wiadomości włączone, tak, dobra. Napisał tak. Okej, okay, dobra, bo ja tutaj miałem wyłączone MSG, ale już włączyłem, więc gości może mi normalnie teraz odpisać i mam nadzieję, że się cieszy. Ogólnie tutaj ziomek o niku WWA Styl przed chwilą mi rzucił itemy. Wy tego nie widzicie, kurczę, ale patrzcie to. WWA Styl mi coś zrzucił, ale nie wiem, czy on mi to po prostu dał tak o. Tak, on mi po prostu dał to tak o na start. I ja pierdzielę, dzięki WWA Styl. Czekajcie, info. Info hit. Czekajcie, info hit. Nie, on nie jest od tego ziomka z tego, co przed chwilą mi dawał. Więc dobra, mamy fajne itemki na start. Wow, nawet 11 dostaliśmy. Dobra, damy temu ziomkowi oczywiście tutaj WWA Styl jakąś nagrodę, czyli co, damy mu tutaj, no nie wiem, damy mu kurczę też 5 kluczyków. Trzymaj, panie WWA Styl, inse WWA Styl, 5 kluczyków tego, proszę cię bardzo. Dzięki wielki WWA Styl, pozdro. Dobra, widzowie, zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy takie oto piękne itemy. Buty chyba nam najlepsze 7. Tak, mam 7 najlepsze buty, klata najlepsza to w sumie 7, czyli po prostu taka z MVP-a. No ale spodni mamy 11, więc spoko. Hełm mamy również 7. Miecz mamy nawet 8 elfa, więc są to naprawdę fajne itemki na start. Mamy kilo w 5, no to wiadomo, skit MVP-a. Mamy 22 złote odłamki, dostaliśmy, więc możemy sobie ulepszyć za chwilę kilo. W sumie go ulepszymy, zobaczymy, jaki będziemy mieli kilo po ulepszeniu. Dobra, ulepszyliśmy sobie kilo na 6, niestety lepiej nic nie ulepszymy. No i co? Stwierdzam, że po tych paru osobach są osoby, które naprawdę pomagają biednym graczom na samym starcie grania, więc myślę, że warto rzucać tym początkującym graczom jakieś itemki, bo nigdy nie wiecie, czy traficie na mnie, czy na kampera nagrywających właśnie jakiś taki odcinek i możecie po prostu zarobić jakieś klucze. Parę osób dostało klucze, więc myślę, że mega spoko, że są osoby, które się dzielą. Ja tutaj dam ziomkowi itemki, który jest Steveczkiem. Proszę cię bardzo,
stary, elegancko sobie złapiesz te itemki, nawet kluczyk do Szyni Pospolitej, tutaj złapiesz mieczyk, ja w ogóle miałem miecz aniołka nawet, ja pierdykam, to dużo lepszy mieczyk miałem niż zakładałem, bo ja myślałem, że miecz elfa, także wszystko daję tutaj temu Steveczkowi, on złapał chyba większość, a raczej wszystko, no i co widzowie, to tyle w tym odcinku, bardzo dziękuję za oglądanie, zostawiajcie suby, lajki, dzwony, no i tyle, pozdro!